Nie, a Kubowski, przynosisz wstyd naszej organizacji. Możesz założyć garnitur? Włączamy kamery, włączamy transmisję. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony włodarz Fight Clubu. Jest ze mną włodarz numer 2. Kusiątko! Stary! Reputację niszczysz! Reputację niszczysz! Ja pierdolę. Co to jest w ogóle? Co to jest za ptak? Nie wiem właśnie. Co to, co to jest Skinwalker? Czemu? On ma dwa dzioby. On ma nie, on długi nos? Czy to jest jego język? Ja już nie wiem. Stary, ja nie wiedziałem coś takiego. Mamy medyka, jakby komuś coś się stało. Bez przekop, od razu mówię. Uwaga, tłumaczę zasady. Same pięści. Bez przekop. Druga osoba na... Ole kusi. Oj, patrz to kusi, tylko patrz to. O Jezu! Czekaj, jeszcze raz, panie, będzie wstało od razu. O Jezu! Nagrane, jak się wodarze zachowują ogólnie. Teraz gdzie jesteś? W lewym narożniku witamy Kapiego Pro. Kapi Pro, czy masz coś do powiedzenia Rybalowi? Nie mać tą kurwę. Co jest? Co jest, dobra, czy prawy narożnik ma coś do powiedzenia? Fuck off, stara mamo. Co jest? Prosimy face to face'a, panowie, face to face'a, bo tutaj widać, że zła krew między kapitanem Ciotą a panem Konikiem. Tylko proszę was o spokój, zachowanie zimnej krwi na face to face'ie, żeby nie przedwcześnie nie zakończyła się walka! Medyk opatrzył rannego po face to face'ie. Z face to face'a nie zaczynamy walki, to musi być oficjalne zaczęcie. Zaczynamy walkę, 3, 2, 1, poszli! Nie wystrzeliłeś mnie. Pierdolę, poszli! Kapi Pro kontra Kapitan Ciota. Pierwszy cios dla Kapiego Pro. Piękna garda ze strony konia. Po prostu jego końska wytrzymałość na pewno pomoże mu w tej walce. Piękny unik i piękny prosty. Kolejny unik, ależ kontra wątroba teraz zaliczona. Ewidentnie zabolało to konia. Piękny unik przez prostego od konia. Po prostu zrobił to jak Bruce Lee. Au! Muszę wam powiedzieć, ten cios naprawdę jest bolesny. Ja nie wiem, jak Kapi Pro wytrzymuje ich aż tyle. Lekkik na prawą, na lewą nogę kapitana Cioty. Kapitan Ciota w tarapatach. Kolejny... O, no dlaczego mnie bijecie? I Kapi Pro wygrywa, gratulujemy. Zobacz, pokoju VIP. No, tam jest pizza. Dajmy go tutaj na ekran. Nie, bo tam tylko zwycięzcy mogą... Baro Kuba już tutaj schodzi, więc Baro Kuba... będzie się bił, a drugim jego przeciwnikiem będzie, uwaga, uwaga. Drugim przeciwnikiem będzie... Szymon! Sam kiedy tam. Szymon! Szymon do prawego narożnika. Tylko spróbuj. Tylko spróbuj. Jedno wolno. Nie, przepraszam. Przepraszam, zapomniałem, że on jest wrażliwy. Przepraszam. Nie, możesz wybrać, możesz wybrać. Ej! Następnej rundzie wybrać. Musiał swoją złość wydalić na kimś, dobrze, że nie na mnie. Ej, tutaj kolejny koń. Troszeczkę myślę, że słabszy niż poprzednim. Poprzedni miał końskie zdrowie, ten ma zdrowie... też końskie, ale troszeczkę więcej chromosomów. Kubowski, możesz zaczynać. Dobra, 3, 2, 1. I poszła walka! Teraz Szymon w tarapatach, lekkik na lewą nogę. Widać, że ta noga jest już obita. Unik. Prosty, nietrafiony, a jednak trafiony dwa razy! Uj! Teraz Baro Kuba w tarapatach! Ola kombak! Ola kombak! Łapcie go, łapcie go! Jaki knockout! I Sasa, dziękujemy! Baro Kuba wygrywa! To był naprawdę, naprawdę brutalny knockout! Lidery ja nie wchodzi, do buzi nie wchodzi. A ona jest FBI! Co ci ta kurwa przeszkadza, gówniarzu? A czemu ona nie ma kostek? Jak ona chodzi? Jak Kacper przygotowany... Kubowski, podejdź tu na chwilę. Zauważyłem, że w kieszeni trzymał kastet. Przed chwilą go wyciągnął. Myślał, że nie widzę. Co robi z nim? Co robimy? Dyskwalifikacja? No niestety. Czy rozstrzelanie? Odliczaj. 5, 4, 3, 2, 1. Czemu zacząłeś strzelać? Na kulki! Albo to miało być ten, na kulki? Medyk? Na gumowe? Medyk!
Gdzie jest medyk? No ależ teraz uderzenie w tył głowy, nie wiem czy nie powinniśmy tego... Przestańcie się bić tam na trybunach! Ale widzę, że tutaj... Jak oni tak chcą się bić, no to ja zapraszam. Creeper versus Xaus. Creeper kontra Xaus, tutaj widać, że faktycznie zła krew, jeszcze nie zaczęli walki, już się bił na piwniczce czekając na walkę. Creeper dalej nie zszedł, chyba nie wie, że o niego chodzi. Panie Creeperze, poprosimy do lewego narożnika. Tylko niech pan nie wybuchnie podczas walki. Jest pan gotowy. Pan też niech nie wybuchnie podczas walki. No i za 3, 2, 1 możemy zaczynać. 3, 2, 1. Poszli! Zawusiątko. Zapraszamy na. Koniak do VIP-ów. I został nam Barokuba. Barokuba, kogo wybierasz? Bo znowu mamy. RT Kupson, ale RT Kupson. Ej, czy RT Kupson przegrywa rywa? Proszę pana? Kupson w tarapatach, czy to jest ten moment, kiedy RT Kupson straci swój tytuł? Czemu on mnie zabije? Bez przykopy! Knockdown ze strony RT Kupsona, ta moc w pięści jest nie do zrównania. Łaaaki wyciągnął nóż, próbował zadźgać naszego mistrza, najbardziej wartościowego zawodnika. Ty sobie żartujesz, chłopie? RT Kupson, bardzo mi przykro, że twój ćwierćfinał tak wyglądał. To Barokuba, jesteś zdyskwalifikowany nie tylko z tej walki, ale też nie tylko z tej edycji, ale też z każdej następnej edycji Fight Clubu. Wsparcie widać widzów z naszych trybun. Jezu! Do czego mamy się odsunąć? Creeper! Creeper! Uważaj, tam Creeper tu jest. Sprawdźmy, czy w rękawiczkach niczego nie ma. Czysty jak łza. I Miki Exe. Doładowywuje się jeszcze Sprite'em. Będzie bił się w klapkach i w skarpetkach. Ja nie wiem, czy to jest najlepszy faul na Chawika Mirus. Kubowski, prosimy nie używać takich taktyk. I chyba koniec. Czy będzie knockout? Uj, ale... Knockout? W takim razie Sweet Boy XXL. O, nawet się wyrwał. Czekaj, daj mi. Dobra. Czemu tu jest Creeper? Nie uważaj. I odsuńcie się od niego, on może zaraz wybuchnąć. Creeper wybucha! Wybuchnął! Zróbmy to, Kubowski. Xavus i Kalis. Aż go rzucił do strefy VIP. Kubowski, no weź, komentuj, bo ja mam pierogi wyrył. Że koń naprawdę do... Dobra. Powiem ci tak, Inimo, koń... O mój Boże! Pro, który naprawdę bardzo ładnie, owocnie zadebiutował dzisiaj na Fight Clubie. Parę razy już pokonał swojego przeciwnika i teraz to już będzie dla niego tylko formalność. To też jest nie lada przeciwnik. O, przepraszam, Kanis. Nie wiem, what the fuck. Widzowie, finał Fight Clubu edycji 51. Mistrz zakwalifikował się do finału, co jest naprawdę dużym osiągnięciem. I pierdolę. Odpuszczę. Capi Pro w lewym narożniku, zobaczmy. Underdog, któremu bardzo dobrze idzie, i RT Kupson jako mistrz. Let's make this happen! Poszli! Ale patrzcie, jakie podobno mają stroje w ogóle. No, takie same buty, takie same spodnie, takie same naszyjniki. Konik versus RT Kupson, ależ teraz Konik jeszcze Creeper spadł. Oj, czy RT Kupson to przegra? RT Kupson chyba to przegra. O! Ole prosty! Prosto w szczenę! RT Kupson, a jest teraz w strasznej sytuacji. Ale bez tyłu głowy i chyba ostatni cios. Jaki to rzadki widok, patrząc, że RT Kupson leży na podłodze. Nie rzucaj, będzie ban. Nie rzucaj, kurwa. Proszę pana, proszę odjechać. Dziękuję wam. Pogam cię. Kubowski. Szybko. Teraz. Raz, dwa. Bullshit, not good. O Jezu, jakie to jest satysfakcjonujące.